Dzień dobry moi drodzy, godzina 17:00, a więc i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring na moim kanale. Z tej strony oczywiście Demonidias i słuchajcie, jesteśmy już na miejscu mojej poprzedniej śmierci. Mamy tutaj tego wielkiego smoka, moje runy oczywiście i aż 13 butelek, ponieważ przeszedłem dość ostrożnie od tej smoczej świątyni. Także mi się wydaje, że z tamtego miejsca. Spróbujmy podejść najpierw do tych run tylko. Generalnie możemy też przejść tymi ruinami na górę i dostać się do tamtego miejsca. To też chciałbym zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Natomiast to, co mamy tutaj, wygląda jakbyśmy mieli jakieś takie przejście do tej trąby powietrznej. Tutaj na dole no nie ma żadnego przejścia z tego, co widzę. Już cholera wie też, czy... Na pewno to będzie takie proste, żeby tutaj dostać się. Zróbmy tak. I uwaga. Spróbujmy. No, przyznam szczerze, ten atak robi naprawdę genialną robotę. Pierwszy cios był taki mocny, bo chyba w łeb jeszcze dostał. O, bez jaj. On będzie chyba starał się mnie zrzucić, mam wrażenie, nie? O, albo spalić! Tak też może być. Mhm. To nie jest? Prawie na mnie! Okej. Tego się nie spodziewałem. A, właśnie, to jest ten wredny atak. Gdybym stał z drugiej strony, to prawdopodobnie czymś takim by mnie zrzucił, nie? Czemu go to nie trafiło? Nie rozumiem. Dobra, lepiej go wznaczyć. Mniej będę widział wtedy, bo kamera nie będzie tak oddalona, ale może chociaż będę w stanie go trafić. Kurde, tak człowiek się zastanowi, ile tutaj po prostu było. O! Spróbujmy tak. Nice. Ile ostatnio zabrakło, żeby go zabić na tej jednej buteleczce. To aż szkoda, chociaż teraz też jakoś źle nie idzie. Się nie zapeszając. Po prostu na szybki roll, nie? Zrobiłem wtedy. Kurczę, myślę, tyle rzeczy tutaj do sprawdzenia. A jakoś się nie zanosi na to, żebym za chwilę miał odnaleźć przejście do tego mostu takiego, gdzie mieliśmy tego złotego strażnika na koniu, który pilnuje głównego bossa jakby tej lokacji. O nie, nie. Szybko pod niego. Nie no, po prostu tak szybko się podnosisz, albo inaczej, tak powoli atakuje tą bronią, że to się w głowie nie mieści, ale na szczęście mamy go z głowy, 21,5 tysiąca około run, także nieźle. I jest jakiś przedmiot, proszę bardzo, co my mamy? Żwir! No nie wiem, czy to materiał, ale ani mi się waży. Okej. Cenny przedmiot nie stoi na twojej drodze. Ciekawe, czy to jest efekt walki raczej, tak, a nie jakiegoś szalonego skoku. Okej, dobra, to nie jest wcale aż tak blisko, jak mogłoby się wydawać. Ale powiem wam, że to no jest przerażające, nie? Że tak blisko jest trąba powietrzna. Szkoda, że jakoś... Widzicie, nasze szaty nawet tutaj niesamowicie jakoś nie powiewają, czy coś takiego, nie? Przecież powinno się dziać nie wiadomo co. A one sobie spokojnie... O. Mogą... delikatnie poruszać się, ale tylko wtedy, kiedy po prostu zaczniemy chodzić, nie? Jakby ten wiatr był absolutnie obojętny na to wszystko. Trochę inaczej mogliby to rozegrać. Lepszy klimat by to robiło po prostu. W tej naprawdę i tak nastrojowej lokacji. No ale cóż, dobra, to miejsce mamy już posprawdzane. W ostatnim odcinku udało się ogarnąć. Także przejdziemy sobie tędy. Okej, udało się doskoczyć. To jest chyba jedyna ścieżka z tego miejsca, jakby, jaką mogę sobie obczaić. Oczywiście tak normalnie to mi jeszcze jedno miejsce zostaje do sprawdzenia, chyba tutaj. W sensie mówię chyba, bo nie jestem pewien, czy tam na pewno coś jeszcze będzie, ale mam to zaznaczone, więc na pewno będę to musiał sprawdzić. I teraz tak, mamy, słuchajcie, Aleksandra, czyli tam, dokładnie tam, byliśmy i tam, na początku tej lokacji. Bo Aleksandra przecież widzieliśmy. Zobaczmy i pogadajmy. Ciekawe, jak ten jego quest dalej będzie rozwijany i co nas dalej jeszcze czeka w przygodach tego wielkiego, aczkolwiek już pękniętego trochę słojownika. Czy on był aż tak popękany ostatnio? Nie wydaje mi się. Ah, I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. I doubt there's another soul out there who could have done the same. Of course, I count myself the great Alexander among many, which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. No, możemy to nawet teraz zrobić, tylko mam nadzieję, że to nie oznacza śmierci. Kurde. You are ready then, I take it? Then let us begin. I am the great Jarl. Ja pierniczę, serio? Fist Alexander. Lend me strength, O warriors within. Let us become one champion together. Możemy to przestać jakoś? Co on robi? Ło kurde! Ale walnięcie ma! Jeszcze żyje, czyli na pewno się samo nie zastopuje. Nie no, nie myślę, że on zginie. Victory was impossible. This vessel was found lacking. Nie no, co jest, kurde? My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. No nie myślę, że zginie. I implore you. Take what I bequeath. Nie. From inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. O nie! Odłamek Aleksandra i wnętrzności Aleksandra. Ja pierniczę. Może trzeba było dać mu wygrać. Kurde! Zobaczmy. No dobra, zobaczyliśmy takie zakończenie jego wątku. Przykre, bardzo przykre, chociaż z drugiej strony zająć życie tak pewnie miało być też. Pamiątka po Aleksandrze, wielkim słowniku, znaleziona w samym środku martwego ciała, które niegdyś wypełniało wielkie naczynie. W naczyniach znajdują się szczątki przodków. Są to wojownicy przenoszeni z naczynia do naczynia, marząc o wielkości. I do czego mi to służy? Nie mam pojęcia. Tak szczerze mówiąc. Czy tutaj nie byłoby? Bo to jeszcze jakiś fragment z niego musi być. Czekajcie, to zlokalizuję. I zaraz wam pokażę. Dobra, mamy, słuchajcie, odłamek Aleksandra jako talizman, jako amulet. I opis brzmi w sposób następujący. Odłamek zmarłego Aleksandra, rozbitego wielkiego słojownika, znacząco wzmacnia siłę ataku umiejętności. Do odłamka przylgnęły strzępy ciała, a fragmenty zdobienia mogą być pokryte śluzem. Może to relikty rudowłosego czempiona. What? Czy Radagon nie był rudowłosy? Nie wiem już teraz, kurde. Ale wiem jedno, sprawdzimy sobie to miejsce do końca i przeniesiemy się też do wioski, wiecie, tego azylu. O! Słojów. Ej, to jest interesujące, aby to sprawdzić, tylko... Zaraz. Nie, to jest bez sensu, bo my tutaj byliśmy dole. Dobra, nie ma sensu tutaj skakać, chodźmy do końca. Oczywiście cały czas sprawdzając, to też powtarzacie jak mantrę, też tak robię podczas tej serii, ale no tutaj rozumiem, że będę, że powinienem raczej szczególną uwagę przywiązywać do właśnie sprawdzania tego typu miejsc. Wiecie, tak jakby nie szczelin, chociaż szczelin też, ale jakiś urwisk, nie? Co to jest w ogóle za miejsce dokładnie? Na pewno są szczyty olbrzymów z prawej strony. To, co tam widzimy, to jest Lendl, nie? Tak jest, ale to jest, kurczę. Niezły dystans, z jakiego możemy cokolwiek zaobserwować. Zaraz, bo tutaj pójdziemy jeszcze dalej, a... O właśnie, tu coś jest. Chciałem z tej strony jeszcze się rozejrzeć troszeczkę. Kamień Kowalski. O, 7. poziom, także to nie jest nic niesamowitego. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Niczego tu nie widzę na razie. No chyba nie ma innej opcji, nie? Jak zeskok tutaj. Przed tobą śmierć. O, super, dziękuję. Jak zaproszenie, naprawdę. Ewentualnie, jak wyzwanie. Uważaj, para, w skrócie przed tobą szkielet. A tu jeszcze można by było zająć, tylko pytanie, czy ja bym powrócił. Chyba nie. A jest tam skarb, także okej. Zobaczę najpierw to miejsce. Przed tą kleszczę. Boże, co tu się dzieje? Szkielet, a szkielet. A tu jest jakiś. O kurde. Co jest? Czemu go tu nie trafiło? Okej. To było dziwne. Gdzie jest drugi? Bo to miała być para. Okej. Już widzę go. Tu jest. Skubaniec. O kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Ale mamy cię, chyba. Chyba się uda, cholera. O! Jeszcze się troszeczkę tej staminy zostało. Żeby go dobić. Co to był za dźwięk dziwaczny? Czego śmierci? Nie mam pytań. Czyli tak, tylko tam do tego skarbu możemy teraz pójść. Ewentualnie właśnie jeszcze zobaczyć środek. Książka z przepisami apostoła starożytnego smoka numer 4. Zobaczmy. Zapiski o technikach tworzenia przedmiotów nauczanych przez kult starożytnych smoków ze stolicy. Opisano w nim techniki posługiwania się błyskawicami, bronią starożytnych smoków. Pozyskaj tę wiedzę, by móc stworzyć następujące przedmioty. Garnek pradawnego smoczego pioruna i elektroodporną suszoną wątrobę. O, w końcu. W końcu ten dość popularny przedmiot, jakimś ta wątroba, możemy wytwarzać. Ciekawe. Ponury kamień kowalski, 8 poziom. Znaczy, popularny przedmiot w sensie przewija się przez naprawdę całą grę w zasadzie. I co, i to jest wszystko? Tu jest możliwe, żeby zeskoczyć jeszcze. I tak. Coś mi się tutaj, wiecie, nie podoba. Coś mi mówi, że nie zauważyłem czegoś po drodze. Że czegoś nie odkryłem. Bo to już jest powrót do miejsca, w którym byliśmy. Ewentualnie spróbujmy w ten sposób to jeszcze rozegrać. Aha, tu też byliśmy ostatnio. No dobra. Nie możemy na razie mapy otworzyć. Pójdziemy do tej wioski słojów. Zaraz do Farum Azula powrócę. Mam nadzieję, że... A, już go dobiłem. Kurde, ale sobie sprawnie realizują, nie? Z tym przeskakiwaniem. No w porównaniu do poprzednich gier From Software to naprawdę tutaj odrobili lekcje przeciwnicy. Z tym akurat aspektem. Co tam jest? A, to było miejsce walki ze smokiem. Tym z początku tego odcinka i z końcówki poprzedniego. No tak mi się wydaje. Coś na pewno przegapiłem. No bo jak nie, to poza tą jedną jeszcze jednym miejscem, które sobie zaznaczyłem, to nie mam za bardzo pomysłu, dokąd można by było pójść dalej. Coś mi tutaj nie pasuje, wiecie? Kurde. Ciężka sprawa z nimi. Strasznie dużo tutaj, ale na szczęście został ostatni gość. Także już myślę, że temat jest załatwiony. Leczę się tylko dla pewności. Dobijamy. I lecimy do wioski. W takim razie. No, ale nie mogę na mapę wejść. Nie wiem czemu. Ale dobra. Zrobię cięcie i widzimy się w azylu w tej wiosce, no, którym niestety doszło już i tak do strasznych wydarzeń, więc ciężko to azylem nazywać, no ale no tak niestety było, no. Także widzimy się na miejscu. Musimy poinformować naszego kuzyna, czyli Słojątko, o niestety tragicznych wydarzeniach związanych z Aleksandrem. Zobaczymy, jak zareaguje. Może on stanie się wtedy dojrzałym słojem. Oh, hello again, cuz. No, I haven't changed my mind. I'll begin my journey once I'm ready to go, as a warrior jar, in search of glory. Wow. Cuz, are these insights from Uncle Alexander? Thank you, cuz. I'm a warrior jar, so I need to be strong. I can really have them. Right? I understand. I'll get strong. Strong enough. I deserve to have Uncle's insights. I don't think I'll see you again. When I set out, warriors are supposed to work alone. Goodbye, cuz. And thanks for everything. I'll never forget you, cuz. I'll never forget you, cuz. Kurczę, smutne to jest trochę. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko gdzieś tam w grze jeszcze przyjdziemy się ze Słojątkiem zobaczyć i zobaczyć też, czy doświadczyć po prostu tego jego rozwoju, do jakiego w pewien sposób też przyczyniliśmy się. Patrzcie, coś zostawił po sobie. Czy już faktycznie ruszył? No tak sądziłem, że jakaś tam pamiątka będzie, czy jakiś przedmiot za wykonanie tego questa. A jeżeli nie ma tego w grze na razie, to jest jeszcze szansa, że coś być może w DLC się pojawi. Towarzyszące naczynie. Zobaczmy opis tego talizmanu. Talizman darowany przez słoje ich przyjaciołom zwiększa moc rzucanych słojów. Chociaż słoje są ożywiane przez ludzkie ciało i krew, wszystkie są raczej życzliwe. Może powstały, by być lepszymi niż to, co mają w środku. To jest, słuchajcie, jedna rzecz, którą chciałem zrobić w tym odcinku, a kolejna, tak poza Farum Azula, czeka na nas w pogrobnie, w którym musimy odwiedzić jaskinię, do której podobno powrócił Patches. Jest to pieczara mętnych wód, także zobaczmy. To też jest jakaś tam nowość ponoć, że ten jego wątek wcale się tak szybko tam nie kończy. Także zobaczymy, czy Patches w rzeczywistości tutaj będzie na mnie oczekiwał. Patrzcie na te obrażenia. Pamiętacie, co oni się wydawali mocni jeszcze kiedyś? Czuł się ten progres, nie? Tutaj był Patches, także zobaczmy, czy naprawdę on tutaj powrócił. Oj, nie w tym miejscu. Kawałek obok. Kurde, tu się na tym mgła pojawiła, słuchajcie. Z jakiegoś dziwnego powodu. No, zgaduję, że powinienem teraz otworzyć, a on mnie zaatakuje, co? Odłamek szkła. The gods demand repentance. Cough up your coin. All of it. Dlaczego? Wait. Don't tell me. Is that you? Oh Christ. Please, wait. I surrender. I surrender. I swear. Co jest? Naprawdę? Kucanie łaty. Nawet go nie uderzyłem! A już dostał nauczkę wcześniej. Osłabił mi broń tym efektem. Dlaczego go nie atakowałem, możecie się zastanawiać. Dlatego, że jeżeli dalibyśmy mu zjechać sobie życie, to dostalibyśmy dzięki temu też nowy gest. Także to jest fajna sprawa i taka ciekawostka, no ale jak widać już przy tym spotkaniu, no nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić, to bym musiał przy pierwszej konfrontacji, a nie było to zbyt oczywiste dla mnie, że hej, daj się pokonać prawie Patchesowi, on nagrodzi cię wtedy nowym gestem, nie? Ale być może ktoś z was tę wiedzę wykorzysta. Okej, już się powtarza. No dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy w takim razie powrócić sobie do wyjścia, ale generalnie, znaczy do wejścia, ale generalnie ruszyć do Farum Azula, także widzimy się na miejscu. Słuchajcie, tak sobie chodzę tutaj, eksploruję, poszukując nowej ścieżki jakiejś i okazuje się, że ten smug się respi, czajcie to? Jest porąbane. Naprawdę porąbane. Cno. Musiałem coś tu przegapić ogólnie, nie? W tym miejscu. Tak myślę, tam zeskakiwać nie ma sensu, no bo to jest powrót. Tu też niżej raczej bez sensu. O, no dobra, jeszcze się pokręcę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy teraz za tym smokiem, który nawalał błyskawicami z daleka i który po chwili też znikał. I zobaczcie, tutaj na dole mamy jeszcze jakąś taką ścieżkę. Nie wiem, czy to sprawdziłem rzetelnie. Naprawdę nie pamiętam. Możliwe, że tak, ale zobaczymy sobie też raz. A jak nie, tam jeszcze jeden pomysł. Na weryfikację. Jesteśmy w tym miejscu jakby, co? I to jest ten łuk, który nas prowadzi do tego miejsca, a tutaj był ten strażnik. I teraz tylko pytanie, czy to jest na górze? Tak, to jest tuż nad nami. No dobra, tam jest miejsce, do którego też można by było dojść. W ogóle to jest opcja zeskoczenia nawet, co jest też ciekawe. Typ przedmiotu. Czy ja to przeżyję? Czy to jest jakoś, wiecie, nagła śmierć na przykład, nie? No tu jest nagła śmierć, a tu... Kurde, w ogóle sobie tutaj tak ustawię, żeby było szybciej i wygodniej. Bo za każdym razem wchodzi w ekwipunek, to nie jest dobry pomysł. Uwaga! Nagła śmierć! Serio? Aha, czyli tu bym musiał zeskoczyć. Ja myślałem, że z tego się ześliznę w ogóle. Okej, czyli to jest możliwe. Dół tego musisz szukać. No dobra, czyli to jest ścieżka. A tu mamy tą grupę. Okej, czyli tu mnie nie było. Nie wiem, jak do tego doszło w sumie. Że tutaj ostatecznie nie trafiłem. O kurde. No jasne, kamyczkiem będę rzucał. Totalnie nie wiem, jak to stało. Jakby, czy ten smok mnie wtedy zabił? Nie, on zniknął, nie? Przecież. Tego nawet nie brałem pod uwagę tego, żeby tu wracać. Jak widać, niesłusznie. Au. Ten też jest magiem. Dobra. Wydałoby oświetlić trochę to otoczenie. I czego wy tutaj tak pilnujecie skrzętnie, co? Dzwonek kulisty górnika ponurego kamienia 5. Boże. Coraz bardziej skomplikowane się te nazwy robią. Materiał. Co tu? Nie. A, że pewnie ten dzwonek. Okej, to jest materiał kolejny. Pośpiech, może spróbuj tego, a potem przed tą smok. Walka dystansowa, zemsta. Aha, nad tymi tutaj. Wait. Co my mamy tutaj? Czy ja? Pod tym może też będzie jakieś wejście do tej windy, zobaczymy. O kurde. Nie, ja tutaj nie byłem na pewno. Dobra, czyli mamy w końcu punkt łaski. I to jest nasza... jedna rzecz. Okolica za Wielkim Mostem, to sobie zaznaczmy. To mogę... O Jezu, nie w ten sposób. To możemy sobie zdjąć, bo to już nie jest do sprawdzenia. Natomiast tak, my teraz zjedziemy na dół i spróbujemy z tej góry jeszcze zeskoczyć, bo tam ewidentnie można przeżyć. Są jakieś wiadomości, są plamy krwi, także na pewno wypadałoby zobaczyć też i to zejście. Pójdźmy na górę i zobaczmy tylko, czy czegoś pod windą nie ma, czy mi się wydaje. A, chyba mi się wydaje, chociaż może na samym końcu, że coś będzie, jakieś wejście do środka. To byłoby fajnie, jakby ona na przykład była tutaj pusta, nie? Na przykład z tyłu i tu byłby jakiś skarb, to byłoby bardzo nieoczywiste. I dość kreatywne rozwiązanie, myślę. Teraz jeszcze przy okazji zobaczymy. Okej, tu niczego nie ma. Za Ołtarzem też nie. Dobra, tu jest czyściutko. Ale dobrze, że sprawdziłem sobie, kurczę, tymi kamieniami. Bo powiem wam, że tak oceniając sytuację jest wysoka. No to wydaje się, jakbyśmy byli w stanie przeżyć po prostu upadek na tamtą półkę skalną, a się okazuje, że nie, że to jest nagła śmierć, bo to jednak jest za wysoko. No dobra, tak teraz patrząc stąd, to też mi się wydaje, że to jest za wysoko. I się nie dziwię. No ale z drugiej strony to wyglądało jak coś takiego bardzo pchłego, że nasza postać by się z tego zsunęła po prostu, nie? W przepaść. Jak widać, to jest dobra ścieżka. I słuchajcie, to jest chyba wejście do tej trąby powietrznej. No bo jak nie tędy, to już nie wiem, jak można byłoby się inaczej dostać do niej, szczerze mówiąc. Także jest grubo. Bieganie niech będzie chwała. A czy nam wskoczyć po prostu w to? Zobaczymy. I te ścieżki są... Znaczy, to właśnie nie jest ścieżka nawet, ten łuk taki rozwalony. To po prostu lata, ale nie skoczymy do żadnego innego elementu poza tym tutaj, który mamy. Okej. Przed tobą potężny wróg. Nie doskoczymy. Ale tutaj coś było. Połóż się! Okej. Coś położy mi po prostu, kurde... Wciągnie mnie to? Dopiero jak się położę, czy co jest grane? Zobaczmy. Ciekawe, czy to o to chodzi, nie? O wejście do trąby powietrznej. Czy to jest jeszcze jakieś inne miejsce? Ktoś mówił, że można wskoczyć, a nie położyć się. Okej. Co jest? Czas się zatrzymał. I zaczął się cofać? Ja pierniczę. Ale fajny motyw. Boję się tylko, czego będziemy świadkami teraz. To wygląda, jakby ta trąba powietrzna w nas wskoczyła po prostu. Jezus Maria, czyżbyśmy byli w stanie zobaczyć teraz naprawione... Czy inaczej, Farum Azula z czasów swojej świetności? Byłoby to naprawdę osobliwe doświadczenie i chyba tak jest, zobaczcie. Miejsce, w którym leżeliśmy, nie jest roztrzaskane. Ale jaja. O Boże, tu będzie coś... Coś mocarnego. Co to kurde jest? Jakiś krab? O nie! Oczywiście, że smok, nie? Dwugłowy smok! Jak palce wygląda trochę. Tak też nasłuchujący. Czemu on tak lewituje? Co jest grane? No dobra. On się nie poruszył nawet. Ja pierdzielę, jak to miejsce wygląda epicko. Czemu tylko tych błyskawic nie słychać? Patrzcie, my też jesteśmy w tym miejscu. Znaczy no poruszysz się na pewno jak podejdę i mnie zabijesz, bo mam 7 butelek w ogóle. Jak to będzie wyglądało? Wow! Ale porąbane! Władca smoków! Placidusax! Co to mi się stało w ogóle? Ała! O Boże, o Boże. O kurde. Prawie mu życie w ogóle nie schodzi. To był 1000 obrażeń. Co jest grane? Aha, to jest potężna obszarówka po prostu, a nie jakieś promienie, które chcą mnie spalić na ziemi. Super. Dużo mu zrobiłem jak na razie. Okej. Na szczęście jest bardzo powolny. Aczkolwiek też potrafi się z tyłu bronić, jak widać. O kurde, dobra, z tym bardzo powolny to... Nie ma co przesadzać! Dalmy się lepiej. O, tu spektakularnie prezentuje się. 3 butelki. O nie. Nie, to tak szybko działa, że nie ma opcji, nie? Żebym zareagował. Kurde, no jak z tego obszaru wyjść? Nie czaję. Chyba sprint od razu. O ja pierdzielę. Jezus Maria, co tu się dzieje w ogóle? Ten ogień też wygląda jak taki oszalały płomień trochę, nie? Taką nieco inną barwę ma, właśnie bardzo podobną do tego oszalałego płomienia. Ja pierdzielę. Nie wiem, co się dzieje w tej lokacji, ale naprawdę Farum Azula jest przeklęte, to mogę wam potwierdzić. Nie wiem dlaczego, nie wiem co tu się wydarzyło, że lokacja wygląda jak wygląda, ale mam nadzieję, że się dowiemy i na pewno efekty, z którymi musimy się teraz mierzyć, są przerażające. Dobra, moi drodzy, widzimy się u Smoka za moment. Ja sobie przejdę tutaj na spokojnie, żeby nie zginąć i nie stracić 140 000 i trzymajcie ze mnie kciuki, żeby tak też było. Okej, po prostu możemy się po raz kolejny położyć, rozumiem. Od razu to działa i po raz kolejny jest cutscenka nawet, także możemy ją sobie pominąć na spokojnie. No i znowu spokojnie zaczyna się walka, czaję. Dobra, czyli tak, tego nie potrzebuję, ustawimy sobie krewetkę. Butelka niesamowitego eliksiru to może za chwilę wleci. Na razie tak jesteśmy zbyt daleko, żeby w ogóle pomyśleć o ataku specjalnym. Dobra, czyli sprint to jest jakieś tam rozwiązanie, powiedzmy, tej sytuacji. Czyli trzeba cały czas być w ruchu. Zobaczcie, po moim ataku ja już nie jestem w stanie wyjść z tego, nie? Głupię to strasznie, bo jak zrobię swój mocny atak, a on stwierdzi, że hej! Ła. Zacznę robić atak obszarowy, to ja już nie mam szans wyjść z tego pola. Więc nie wiem, jak na to reagować. Jak się przed tym chronić? Mam nadzieję, że jakkolwiek mogę. Bo być może jednak taki pozornie powolny boss będzie katorgą dla... kolejną zresztą już dla użytkowników powolnej broni skalowanej z siłą. Zobaczymy. Za wcześnie na wnioski. Wydaje mi się, że po jednym ataku. Plus... bardzo... o Jezu, to się wyciszy od razu. Ja pierniczę! Bo najlepiej po prostu wyglądający atak w całym Elden Ring do tej pory. Naprawdę. Niesamowicie zjawiskowe to jest. Mamy cię. Kurde. O kurde, dobra, teraz ty miałeś. Nie, prawie. Okej, masz jednak. I co to trwa w ogóle? Co jest? Serio? Upadając jeszcze zabiera mi trochę życia? O nie. O kurde. Wściekł się. No i widzicie, ja się nie podniosę po ataku swoim. Jednym nawet, ja nie przesadzam z tymi atakami. I dwie butelki mi zostały. Aj, porąbane. Kto wie, czy to nie będzie gorsze od Maleni? Może też ma drugą fazę. Dobra, na pewno masz z atakami. Chodziło mi bardziej o drugi pasek zdrowia. Co jest, kurde? Nie, no nie myślę, że się jeszcze niewidzialny stanie. Tak chyba jest. Nie! Jak Radagon! O kurde! Co za walka! A ja mówię, że to jest powolny boss, a to taki kurde... Jezu, dynamiczny pojedynek tam się szykuje. Jezus Maria. No i moi drodzy, powiedzcie, jak wam się podoba Placidusax... ten wielki smok. Placidusax chyba, nie? Powiem, że zaskoczyło mnie to, bo myślałem, że naprawdę będzie to powolna walka już do końca z tym... starożytnym smokiem, a tu się okazuje, że no nic bardziej mylnego, ale jest to jeden z naprawdę kurde szybszych bossów w tej kolejnej fazie, nie? Ta teleportacja robi naprawdę robotę. Dobra, widzimy się na nim, to będzie moje ostatnie podejście w tym odcinku i zobaczymy, jak to tam dalej będzie się układało. Jakbym się zaciął, mamy jeszcze górę do eksplorowania i mogę najwyżej do niego później powrócić, tak samo jak i do Maleni, ale obawiam się, że na górze już chyba tylko na nas po prostu będzie czekał ten główny boss, co raczej... no nie uśmiecha mi się na razie, bo jak mówiłem, chciałem najpierw Malenię pokonać. No ale tak czy inaczej, widzimy się na smoku po raz ostatni. Po raz ostatni to ja widziałem swoje runy. pierniczę, serio. Nie pytajcie. Okej, widzimy się ostatni raz na smoku. W sensie... Na pewno padnie po tym podejściu. Nie ma innej opcji. Wiecie dlaczego spadłem? Myślę, że tego nie nagrałem akurat w pełni. Dlatego, że zamiast po prostu zejść tak, miałem czelność ruszyć się w ten sposób, czyli nawet nie sprintem, a po prostu zbiję z truchtem, nie? Z tego. No i to już sprawiło, że nie można trafić w tamtą półkę. Także tam jest tak wyliczone, że trzeba iść. No albo pod jakimś kątem odpowiednim pójść, ewentualnie w jakieś odpowiednie miejsce spaść, nie? Ale na pewno nie w każde. I na pewno nie w to, co jest najbardziej oczywiste, czyli na wprost. Tak czy inaczej, kładźmy się, połóżmy się po raz kolejny. No i zobaczymy, jak teraz pójdzie z tym smokiem. Ostatnie podejście na ten odcinek. Przyznam, że no, jest to naprawdę spore wyzwanie. Generalnie to z tej tarczy mogę nie korzystać w ogóle, bo to jedyne co robi, to ogranicza widoczność. Niech będzie kreweta i jazda. Dobra, to już znamy. No już oberwę, bo miałem czelność zaatakować go. To nawet jeden roll nie wystarczy, to trzeba dosłownie wysprintować z niego. A i potem to zianie ogniem ma też znacznie większy zasięg. No już zdążyłem zaobserwować. Jest to przerażające. Szkoda, że nie wrócili do idei odcinania ogonów, nie? W Elden Ring. Tutaj wiecie, z Dark Soulsów. Placidusax. Tu już trochę jest taki mały spoiler, że hej, on nie będzie wcale tak powolny, jak może byśmy tego sobie oczekiwali. Czy ja go... O kurde, przewróciłem go. Ale jaja! Czyli ładowane ataki. No ale nie robi to aż takiego wrażenia, jak mogłoby. Zaczyna latać. Co oznacza... też teleportację. A ja muszę sprytnie zarządzać staminą. Pięknie! Dostał! Nieźle. Wow, ostrożnie! O nie, to było głupie. Chociaż nie! Tak, to było głupie. Myślałem, że będę poza zasięgiem dzięki temu. Ale jest to na pewno najlepsze podejście do tej pory ze wszystkich. Nice. Dobrze, że nie przeciąga jakoś wrednie tego ataku, ale to zianie tym cholernym ogniem. Najgorsza rzecz, nie? Rozwala mnie to, że on po prostu opuszczając brzuch napija mi obrażenia. Znaczy rozumiem to, nie? To ma jak najbardziej sens. Ale śmiesznie to wygląda. O kurde. Szczerze nie sądziłem, że uniknę tego. Fajnie, że nie tracimy w ogóle namierzenia, kiedy on pozostaje niewidoczny. O kurczę. Serio? Ja już go wytrąciłem z równowagi. Znaczy... Ej, no to już było oszustwo, okej? Gra sobie odbiła. Zbyt wczesne wytrącenie z równowagi. A teraz już gubimy namierzenie. Jezus Maria, co jest grane? Aha, czyli on też tak sobie podróżuje tutaj, dobra. Ja nie widziałem tego, żeby mnie tak okrążał wcześniej. No tak dobrze. Będzie ogień, czy nie? Jeszcze nie. Czyli jakby się później okazało, że na przykład, nie wiem, jak mu raz zjedziemy życie, to mu głowa jedna odpada, a potem trzeba jeszcze jedną zbić na przykład. Oh shit. No miałem szczęście, bo nie robił tego ataku obszarowego dość długo! Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj! O Jezu! Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale żyję jeszcze! Zjedzmy krewetkę! Czy to jest atak a la amygdala? Tak! Co to są za obrażenia?! Ja nawet specjalnie się nie leczyłem, bo mówię, dobra, szkoda butelki, ja tu proszę! Placidusax mnie rozpierniczył, no dosłownie na hita, jeśli można tak powiedzieć. To nie miałem full HP, ale wiadomo, jeden raz wystarczyło, że mnie dotknął tym promieniem z dupy czy tam z oczu i mnie zabiło to. Ja pierdzielę! Dobra, słuchajcie, takim oto optymistycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Zapraszam was do oglądania kolejnego, który się pojawi jutro o 17:00. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam do zostawienia kciuka w górę pod tym materiałem. Zapraszam do mojej social media. Wszystkie macie oczywiście wymienione w opisie. Wystarczy sobie Demonidias, piszecie i na pewno tam mnie znajdziecie. Dzięki temu też będziecie na bieżąco z materiałami. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Placidusax zostanie pokonany, a następnie też przejdziemy sobie tutaj na górę. Może taki tylko mały leak zrobimy sobie, jak to wygląda. Aha, są w ogóle schody. I tak to się prezentuje. Znaczy, to jest pogląd na te części lokacji, które już sprawdzałem. Tak mi się wydaje, że nawet w 100%. Mam taką nadzieję. Także no, ze smokiem będziemy walczyć następnym razem na początku, który... No, generalnie w ostatnich odcinkach, no, przeciwnicy zabrali mi sporo. Tak z pół miliona, nie? Myślę około. Także naprawdę jest to... Nawet na tym levelu to odczuwalna strata, tak z 2 poziomy przynajmniej na pewno straciłem, może nawet i 3, ale generalnie jakby tak patrzeć na całą grę, to tam tych poziomów na pewno nie było więcej niż 10, nie? Które utraciłem poprzez śmierci, więc nie jest tak źle, szczególnie, że te poziomy traciłem też na początku, jakby de facto, tracąc runę wtedy, ale nie przedłużam, do zobaczenia jutro o 17:00, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.